Kacper, za nami dwie pierwsze rundy młodzieżowych drużynowych mistrzostw Wielkopolski. Poszły one jak najbardziej chyba po waszej myśli, bo dwie wygrane na początek tych rozgrywek. No tak, no poszło po naszej myśli, no bo wygraliśmy te dwie pierwsze rundy. Mam nadzieję, że jakby dociągniemy ten wynik do końca. No i tyle, no. Następne zawody nie wiem gdzie są, ale na pewno będziemy walczyć. Wystąpiłeś parę razy już w Ostrowie jako w roli gościa. Jak ci się podoba ta opcja, że możesz jeździć, jeśli nie łapiesz się do składu w Ekstralidze? No to ja nawet nie mam co tu oceniać, no bo jest to dla mnie jakby duże błogosławieństwo, można powiedzieć, ze strony regulaminu. Bo zamiast siedzieć na trybunach gdzieś, no mam okazję do jazdy i mam nadzieję, że jakby będę zdobywać duże doświadczenie dzięki tym zawodom. I myślę, że takowe zdobywam, bo z zawodów na zawody dzieje mi się coraz lepiej. I mam nadzieję, że jeśli no, nie będzie mi dane jechać dla Zielonej Góry, to będę mógł jechać z drużyną z Ostrowa. Na początku maja czeka cię zgrupowanie w Częstochowie z Rafałem Dobruckim. Z jakim nastawieniem tam jedziesz? No, traktuję to jako zawody szkoleniowe, nie ukrywam, bo o to tam tak naprawdę chodzi. No będę chciał się też pokazać jak najlepszej strony, bo wynik też, na pewno trener na wynik też będzie patrzeć, ale jakoś nie spinał się bardzo do tych zawodów. Adam, jesteśmy po drugiej rundzie MDMW, dwa razy wygraliście, więc na tą chwilę chyba idzie wszystko tak, jak zaplanowaliście sobie. Na razie jest dobrze, jeździmy razem z Kacperem równo, zdobywamy punkty. Nie ma dziur po prostu w naszym, po prostu, można powiedzieć, składzie, także dzięki temu po prostu wygrywamy. Teraz jest przerwa w Ekstralidze, jednak ona ciebie do końca nie dotyczy, bo będziesz miał okazję dwa razy pojechać w meczach ligowych w pierwszej lidze. Znaczy, no tak, no, teraz będziemy jechać jeszcze na zgrupowanie kadry na dwa dni, później mecz prawie, także zapowiada się tydzień taki dosyć intensywny. No właśnie, z jakim nastawieniem jedziesz do Częstochowy? Bardzo dobry. We'll be right back.